Pierwszym mówcą dzisiejszej sesji będzie pan profesor Ryszard Tanaś z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, laureat tegorocznej Nagrody Naukowej PTF-u im. Wojciecha Rubinowicza. Tytuł wykładu: Kwantowe splątanie dwóch atomów. Bardzo proszę. Na początku chciałbym podziękować za wyróżnienie, które mnie spotkało. Jest dla mnie ono ogromnym zaszczytem. Cieszy tym bardziej, że dostałem je w roku, Światowym Roku Fizyki. W swoim wykładzie chciałbym Państwu przybliżyć troszeczkę tematykę, którą w ostatnim czasie się zajmowałem. Wykład mój będzie dotyczył kwantowego splątania dwóch atomów. Na początku chciałbym powiedzieć, że zagadnieniem dwóch atomów zaczęliśmy zajmować się już w latach 80. z moim wtedy studentem Zbyszkiem Fickiem. Badaliśmy pewne nieklasyczne własności takiego układu. No i jak dzisiaj mogę powiedzieć, okazało się, że nie wiedzieliśmy, że mówimy prozą, bo wystarczy troszkę zmienić terminologię i możemy dzisiaj o tym samym układzie mówić w kontekście informatyki kwantowej, kwantowej informacji. I o tym chciałbym Państwu dzisiaj troszeczkę powiedzieć, z tym, że mój wykład będzie na, starałem się, żeby był na bardzo elementarnym poziomie, żeby no, dla wszystkich był zrozumiały. W związku z tym z góry przepraszam specjalistów za strywializowanie niektórych rzeczy. Plan mojego wykładu jest tutaj. Powiem najpierw o ewolucji dwóch atomów, potem powiem, jak mierzyć stopień splątania. To jest oczywiście temat na odrębny referat. Ja nie będę się wdawał w dyskusję. Po prostu pewne dwie używane miary tutaj zastosuję do układu dwóch atomów, którym się zajmowaliśmy i to jest mój główny dzisiejszy cel. A więc zacznijmy może od początku. Mamy jeden atom. Każdy z Państwa ma jakieś wyobrażenie, co to jest atom. Na ogół wyobrażamy sobie taki atom jako jakąś kuleczkę, taką jądro w środku, wokół tego jądra chmura elektronów. Otóż ta kuleczka ma wyobrażać tutaj właśnie taki atom, ale z mojego punktu widzenia, z punktu widzenia dzisiejszego referatu, to liczy się to, że ten układ ma dwa stany. Otóż będziemy mówili o atomie dwupoziomowym. Tak naprawdę nie ma atomów dwupoziomowych, ale w pewnych okolicznościach możemy atom traktować jako układ dwupoziomowy i to będzie główną cechą tego układu. Dzisiaj taki model jest od lat, był i jest nadal używany w optyce kwantowej. No i dlaczego się dzisiaj nim nadal zajmujemy? Otóż w informatyce kwantowej, obecnie bardzo na topie modnej, taki układ dwustanowy to jest qubit. A więc mówiąc o takim układzie, mówimy o qubicie. I te własności będą nas dzisiaj interesowały. No, zwykle taki atom znajduje się w stanie podstawowym. Ta kuleczka ma oznaczać, że on jest w stanie podstawowym. Jeśli oświetlimy taki atom światłem o częstości zbliżonej do częstości przejścia atomowego, to taki atom, absorbując foton, przechodzi do stanu wzbudzonego. Kuleczka znalazła się tutaj. No i jak mówimy, z tego stanu spontanicznie, a tak naprawdę w wyniku oddziaływania z otoczeniem, z próżnią fotonową, taki atom przechodzi do stanu podstawowego, emitując foton i takie przejście nazywamy emisją spontaniczną. To wszyscy wiemy. Szybkość, z jaką atom traci energię, jest charakterystyczną cechą danego przejścia atomowego i określona jest przez współczynnik Einsteina,
to warto tutaj podkreślić. To są prace Einsteina z 1917 roku. Współczynnik Einsteina A, który tutaj będę nazywał gamą. Ten wypromieniowany z atomu foton, jak opuścił atom, zaczyna żyć w przestrzeni stanów pola. Możemy tutaj postawić detektor, możemy go zarejestrować. No ale tym detektorem może być inny atom, identyczny do tego drugiego. Jeśli na ten foton trafi na taki atom, który jest w stanie podstawowym, to wzbudzi, zostanie zaabsorbowany i ten atom drugi znowu przejdzie do stanu wzbudzonego. No i ten atom, który znalazł się w stanie wzbudzonym, znowu w akcie emisji spontanicznej emituje kolejny foton, który gdzieś tam może nam uciec, możemy go zarejestrować, ale może się zdarzyć, atom oczywiście przejdzie do stanu podstawowego po wyemitowaniu fotonu, może się jednak zdarzyć, że ten foton, ponieważ on jest emitowany, czy może być wyemitowany w dowolnym kierunku, więc jest pewna szansa, że trafi z powrotem na ten pierwszy atom, no i wzbudzi ten pierwszy atom. W ten sposób powstaje między atomami oddziaływanie. To będzie istotna dla mnie dzisiaj rzecz, że te dwa atomy, które znajdą się w pobliżu siebie, przestają być atomami niezależnymi, zaczynają działać kolektywnie, jak mówimy. Tutaj oczywiście pewne przestępstwo zrobiłem, z czego chciałbym się usprawiedliwić. To oddziaływanie, które powstaje, raczej powstaje w wyniku wymiany wirtualnych fotonów. Tego rzeczywistego fotonu tak naprawdę nie trzeba. Ale ten obrazkowy sposób miał Państwu pokazać, w jaki sposób te atomy mogą czuć jeden drugi. No i takie oddziaływanie pomiędzy atomami, które powstało w wyniku tego tak naprawdę, że atomy oddziałują z tym samym rezerwuarem, z tą samą próżnią, to oddziaływanie między atomami jest tym silniejsze, im mniejsza jest odległość pomiędzy tymi atomami. Będziemy tutaj przyjmowali taki dosyć sztuczny, trzeba przyznać, model, że atomy przypinamy pineskami do jakiejś tablicy i ta odległość między atomami jest stała, ona jest R1,2 i będziemy chcieli, żeby ona była mniejsza od długości fali z powodów, które się za chwilę wyjaśnią. Będziemy zajmowali się kolektywną emisją spontaniczną, czyli emisją spontaniczną z takiego układu dwóch już oddziałujących atomów dla różnych warunków początkowych, na przykład takiego jak tutaj, kiedy jeden atom jest wzbudzony, a drugi nie. Albo startujemy z takiej sytuacji, kiedy obydwa atomy są wzbudzone, tak jak tutaj. Dzisiaj interesuje nas kwantowe splątanie tych dwóch atomów. Dlaczego nas interesuje kwantowe splątanie? No, bo dwa atomy to przecież dwukubitowy rejestr, a splątanie kwantowe to główne paliwo. Ten termin zapożyczyłem od profesora Chorodeckiego, bardzo mi się podoba. To główne paliwo z punktu widzenia informatyki kwantowej. Bez tego paliwa wiele rzeczy w informatyce kwantowej, no, nie byłoby mowy o tych rzeczach. A więc interesuje nas ewolucja takich dwóch atomów. No, jak chcemy opisać ewolucję, to musimy podać równanie. Ja nie będę specjalnie się zatrzymywał nad tym równaniem. Chciałem tylko Państwu powiedzieć, że takie równanie znamy. Możemy napisać takie równanie. Ten układ możemy bardzo dobrze opisać, więc wiemy, jak on się zachowuje i to jest właśnie główna rzecz, którą chciałbym Państwu tutaj pokazać. Otóż w odróżnieniu od pojedynczego atomu, to równanie dla dwóch atomów ma dwa kolektywne, jak mówimy, parametry, nowe parametry, które się tutaj pojawiły, omega i j i gamma i j, które opisują ten układ z oddziaływaniem. Omega 1,2 to jest oddziaływanie, które nazywamy dipol-dipol. Tak naprawdę te atomy nie mają trwałych dipoli, to nie jest prawdziwe oddziaływanie dipol-dipol, ale zależność od R1,2 na małych odległościach jest jak
R12 do minus trzeciej, w związku z czym mówimy, że to jest oddziaływanie dipol-dipol. No i drugi parametr, tłumienie kolektywne, które tutaj się pojawia. Otóż można napisać wzory na te wyrażające te dwa parametry w zależności od odległości R1-2. Zamiast pisać wzory, ja Państwu pokazuję, jak to wygląda na rysunku. Odległość jest skalowana w długości fali światła emitowanego przez taki atom. Proszę zauważyć, tu jest jedynka, czyli to jest odległość równa długości fali. Dla odległości mniejszych od długości fali czerwona kreska obrazująca gamma 1,2 w skali gamma zmierza do jedynki, a więc na małych odległościach to gamma 1,2 jest prawie równe gamma. Natomiast niebieska kreska pokazuje to oddziaływanie dipol-dipol, ono tutaj sobie oscyluje, ale na odległościach mniejszych niż długość fali ta zależność 1 przez r do trzeciej bardzo wyraźnie tutaj się objawia. No i skoro mamy oddziaływanie, to te atomy, jak powiedziałem, przestają być atomami niezależnymi. No ale jeśli wystartujemy z atomów niezależnych, możemy wprowadzić bazę, często nazywamy to bazą obliczeniową, bazę dla takiego układu dwóch atomów. Ona jest tutaj wypisana, to są iloczyny tensorowe tych stanów jednego i drugiego atomu. Mamy cztery stany, więc w rezultacie macierz 4×4 będzie opisywała taki układ w naszej bazie. Ale już powiedzieliśmy, pomiędzy atomami jest oddziaływanie, to omega 1,2, to oddziaływanie typu dipol-dipol. To oddziaływanie możemy włączyć do Hamiltonianu i powiedzieć tak, ok, mamy dodatkowe oddziaływanie, więc mamy jeden atom, drugi atom, ale mamy jeszcze oddziaływanie między nimi. Możemy zdiagonalizować ponownie ten Hamiltonian z dodanym oddziaływaniem omega 1,2 i uzyskamy wtedy stany kolektywne takiego układu. Te dwa atomy przestają stanowić odrębne indywidualności. Ja tutaj zaznaczyłem jeszcze cienie tych starych stanów atomowych, które w rezultacie dają nam układ stanów, czterech stanów, takich jak tutaj wyrysowany. Stan podstawowy, kiedy obydwa atomy są w stanie podstawowym, stan wzbudzony, kiedy obydwa są w stanie wzbudzonym, ale pojawiły się dwa stany, stan symetryczny i stan antysymetryczny, stany, jak mówiliśmy w latach 80., kolektywne stany takiego układu. I proszę zauważyć, że te stany są w tej chwili bardzo dla nas interesujące, ponieważ to są stany, które są maksymalnie splątanymi stanami i jeden, i drugi. A więc w sposób naturalny jakby stany własne takiego układu mają splątanie kwantowe. Tutaj, gdybyśmy przygotowali układ w takim stanie, czy w takim stanie będziemy mieli układ w stanie maksymalnie splątanym. Ten stan symetryczny jest przesunięty w górę o omega 1,2, a antysymetryczny w dół o omega 1,2. No i te stany kiedyś nazywało się stanami kolektywnymi, nadal się te stany tak nazywa, ale dzisiaj interesuje mnie ten fakt, że jeśli byśmy przygotowali nasz układ w stanie symetrycznym, który jest tutaj wypisany, to jest symetryczna kombinacja takich iloczynowych stanów, to mamy układ w stanie maksymalnie splątanym. Jest to jeden ze stanów Bella, ale w naszym układzie zachodzi emisja spontaniczna. Emisja spontaniczna, kolektywna emisja spontaniczna dla dwóch atomów i ze stanu symetrycznego tempo emisji spontanicznej jest gamma plus gamma 1,2. Ona jest szybsza niż emisja spontaniczna z indywidualnego atomu, a więc obsadzenie tego stanu symetrycznego maleje szybko. No, pytanie, w jakim tempie maleje stopień splątania? Przygotowaliśmy stan. Ten stan, jak powiedziałem, jest maksymalnie splątany. Oczywiście to splątanie będzie malało, ponieważ ten stan, do którego przechodzi, jest stanem iloczynowym i tam splątania nie ma.
No oczywiście na razie nie wiemy, jak mierzyć ten stopień splątania. Podobna sytuacja jest, kiedy przygotowalibyśmy nasz układ w stanie antysymetrycznym ze znakiem minus tutaj. Znowu mamy układ w stanie maksymalnie splątanym. To jest kolejny ze stanów Bella. Te dwa stany Bella pojawiają się jako w sposób naturalny jako stany własne takiego układu, stany kolektywne. Emisja spontaniczna z tego stanu antysymetrycznego idzie w tempie gamma minus gamma 1,2. To jest bardzo ważna rzecz, ponieważ jak pokazywałem, gamma 1,2 dla małych odległości może być bliskie gamma, więc ta różnica może być mała. Czyli obsadzenie tego stanu może bardzo wolno się zmieniać, w związku z czym możemy mieć przez dość długi czas stan splątany w naszym układzie. W jakim tempie maleje stopień splątania, jeśli tak przygotowaliśmy nasz układ? Zaraz o tym powiemy. Może być sytuacja taka, kiedy układ jest w stanie tym najwyższym, obydwa atomy są w stanie wzbudzonym na początku. Ten stan jest stanem iloczynowym, więc splątania nie ma, ale z tego stanu emisja spontaniczna idzie dwukanałowo. Szybkim kanałem przez stan symetryczny w tempie gamma plus gamma 1,2 i przez stan antysymetryczny wolnym kanałem w tempie gamma minus gamma 1,2. W takim razie, czy w trakcie takiej ewolucji pojawi się splątanie, ponieważ tu będziemy mieli obsadzenie tego stanu maksymalnie splątanego i ewentualnie tego stanu maksymalnie splątanego. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, no, możemy prześledzić ewolucję. Jak Państwu powiedziałem, mamy równanie master, które to opisuje. Jeśli przejdziemy do bazy stanów kolektywnych, które Państwu przed chwileczką pokazywałem, to dostajemy bardzo prosty układ równań. Widać tutaj to tempo gamma plus gamma 1,2, gamma minus gamma 1,2. No i dla niediagonalnych elementów macierzowych pomiędzy stanami A i S widać oscylację z częstością 2 omega 1,2. Rozwiązania są wypisane tutaj dla dowolnych warunków początkowych. Wystarczy założyć pewne warunki początkowe, wstawić tutaj te zerowe wartości elementów macierzowych i mamy pełne rozwiązanie. Nas dzisiaj interesuje splątanie. Jak powiedziałem, jak mierzyć splątanie, to jest odrębna kwestia na odrębny referat. Mnie dzisiaj interesuje splątanie w układzie dwóch atomów i będę korzystał z dwóch tylko miar splątania. Jest ich znacznie więcej i trwa dyskusja, która z nich jest najlepsza. Dla stanów mieszanych ta sprawa nie jest nadal rozstrzygnięta, ale są dwie miary, które łatwo policzyć i dlatego ich często się używa. Miara wprowadzona przez Wootersa, którą nazywamy concurrence. W języku polskim mówi się zgodność. Jest też propozycja, żeby to nazywać współbieżnością. Jest precyzyjna definicja tej wielkości. Konstruujemy pewną z naszej macierzy gęstości dla układu dwóch atomów, konstruujemy pewną macierz R w taki oto sposób. Nie będę w techniczne rzeczy się tutaj wdawał. Wystarczy powiedzieć, że to potrafimy obliczyć, to łatwo obliczyć. No i pokażę Państwu wyniki, analityczne wyniki dla takiego układu, który jest bardzo prosty. Wystarczy znaleźć wartości własne tej macierzy R, obliczyć taką wielkość, to jest największa wartość własna tej macierzy, odjąć pozostałe pierwiastki z tych i dostajemy pewną wielkość, która jeśli jest dodatnia, to mamy splątanie. Dla C równego 0 splątania nie ma, dla C równego 1 splątanie jest maksymalne, a pomiędzy jest pewne splątanie i to C mierzy stopień tego splątania. Drugą miarą, którą tutaj będę używał, jest negativity, czy po polsku mówiąc ujemność. Ta miara opiera się na kryterium splątania podanym niezależnie przez Peresa i Chorodeckiego i jest konstruowana w taki oto sposób. Najpierw konstruuje się
częściowo transponowaną macierz gęstości, a więc transponujemy ze względu na zmienne jednego z atomów. No i wtedy może się okazać, że wartości własne takiej częściowo transponowanej macierzy gęstości są ujemne. Jak policzymy sumę tych ujemnych wartości, pomnożymy przez 2 i zlikwidujemy ten minus, to mamy pewną wielkość, która jest dodatnia i która znowu dla, jeśli jest 0, to splątania nie ma. Jeśli jest 1, to jest maksymalne splątanie, a pomiędzy mierzy stopień splątania. Otóż te dwie wielkości możemy dla naszego układu policzyć analitycznie. Wyrażenia tu Państwu podaję. Tu jest część urojona tej koherencji RSA w terminach obsadzeń stanów kolektywnych. To się wyraża w ten sposób. Dla negativity dostajemy takie wyrażenie. Jeśli ono jest dodatnie, to mamy pewien stopień splątania. Te wyrażenia, przypomnę jeszcze, wcześniej z naszych równań ruchu możemy wyznaczyć, podstawić tutaj i mamy analityczne wyrażenia dla concurrence i negativity. I popatrzmy, jak one wyglądają. Otóż jeśli przygotujemy 2 atomy w stanie symetrycznym, to przygotowaliśmy je w stanie maksymalnie splątanym, no ale z tego ten stan wyświeca się w tempie gamma plus gamma 1, 2. W związku z czym oczywiście on nie będzie ciągle maksymalnie splątany. No, jak będzie się zmieniało splątanie? Państwo widzicie tutaj. Concurrence jest wtedy równe wprost obsadzeniu tego stanu symetrycznego i zanika w tempie gamma plus gamma 1, 2. Negativity wygląda troszkę inaczej. Dla T równego 0, obydwie te wielkości są jedynką, mamy maksymalne splątanie, no ale potem zarówno jedna, jak i druga dla długich czasów zanika, ale zanikają w trochę inny sposób. Concurrence ma bardzo prostą tutaj postać. Można temu jakąś tutaj interpretację fizyczną dać, że to jest w przypadku takiego przygotowania stanu, jest to po prostu obsadzenie stanu Bella, w którym przygotowaliśmy nasz układ. To samo na wykresie. Czerwoną kreską narysowałem concurrence, niebieską negativity. Dla atomów, czy układu atomów przygotowanych w stanie symetrycznym, dla odległości pomiędzy atomami równej lambda przez 12, dla takiej odległości gamma 1, 2 jest no, już 95% emisji spontanicznej dla pojedynczego atomu. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj kończymy na czwórce. Za chwilę to będzie istotne. Jeśli przygotujemy nasz układ w stanie antysymetrycznym, znowu mamy maksymalne splątanie na początku. Ten stan wyświeca się w tempie gamma minus gamma 1, 2. Concurrence znowu jest obsadzeniem, ale tym razem tego stanu antysymetrycznego, no i zanika znacznie wolniej, co widać na tym obrazku. Tutaj jest skala rozciągnięta pięciokrotnie, tu jest 20. Dla czwórki poprzednio mielibyśmy jeszcze tutaj powyżej 0,8 concurrence, czyli znaczny stopień splątania. Znowu negativity idzie poniżej concurrence. Jeśli przygotujemy nasz układ dwóch atomów w stanie takim, jak tutaj wyrysowane, z punktu widzenia indywidualnych stanów atomowych, a więc atom 1 w stanie wzbudzonym, atom 2 w stanie podstawowym, mamy stan iloczynowy, splątania nie ma oczywiście. No i teraz z punktu widzenia stanów kolektywnych, w tej bazie stanów kolektywnych, ten poprzedni układ, który tutaj mamy, jeden atom wzbudzony, drugi nie, stan początkowy jest superpozycją tych dwóch stanów symetrycznego i antysymetrycznego, tych dwóch stanów Bella. A więc połowa obsadzenia siedzi w tym stanie, połowa siedzi w tym stanie, ale oprócz tego, ponieważ to jest koherentna superpozycja, są niezerowe koherencje, które zaznaczyłem tutaj tym łukiem. Jest sprzężenie pomiędzy tymi dwoma stanami. Teraz emisja spontaniczna z takiego układu idzie jednym kanałem w szybkim tempie, drugim kanałem w wolnym tempie. Jak wygląda concurrence wtedy? No,
bardziej skomplikowany wzór, ale na tyle prosty, że dało się go zapisać tutaj na tej stronie. Widzimy szybki zanik, wolny zanik, ale tu pojawiły się oscylacje z częstością 2 omega 1,2. Odległość pomiędzy stanem symetrycznym i antysymetrycznym to jest właśnie 2 omega 1,2, więc taka częstość oscylacji się tutaj pojawia. No i na rysunku to wygląda w ten sposób, znowu dla odległości R1,2 równej lambda przez 12. Gamma 1,2 jest 0,95 gamma, a 2 omega 1,2 jest 9,30 gamma, więc jest prawie 10 razy większe niż współczynnik Einsteina dla emisji spontanicznej pojedynczego atomu. W związku z czym te oscylacje tutaj bardzo ładnie widać. W maksimum mamy, to jest concurrence, w maksimum mamy powyżej 0,8 wartość concurrence, a więc mamy znaczny stopień splątania dla naszego układu. Te obwiednie to są suma obsadzeń stanu antysymetrycznego i symetrycznego, a tutaj jest różnica. Dla długich czasów, tutaj kiedy te oscylacje już się wytłumiły, to oznacza, że szybki zanik już się dokonał, zostało tylko ρ AA i wtedy concurrence jest po prostu równe ρ AA dla długich czasów, a więc ten stopień splątania, który w takim układzie uzyskujemy, jest równy obsadzeniu tego stanu antysymetrycznego. Jeśli porównamy przebieg concurrence i negativity, to widać, że zachowanie jest bardzo podobne, z tym tylko, że znowu negativity jest niżej niż concurrence, a więc te dwie miary splątania opisują troszkę inne splątanie, które jest lepsze, tutaj nie sile się na to pytanie odpowiedzieć. Jedni twierdzą, że negativity w niektórych okolicznościach, zdaje się, negativity jest wydaje się być lepszą miarą, w innych okolicznościach concurrence. Tutaj chciałem Państwu pokazać, że w przypadku takiego układu concurrence na ogół prostszym wzorem się wyraża, ale to nic nie znaczy. Oczywiście można łatwiejszą, może interpretację fizyczną nadać tej wielkości.